Zasłużone zwycięstwo gości z Białegostoku, gratuluję serdecznie. Natomiast po walce, którą staraliśmy się postawić, my jesteśmy jeszcze za mało doświadczeni i za młodym zespołem, żeby móc stawić czoła no, takiemu już widać dojrzałej drużynie, która widać, że zrobiła ogromny w ostatnim czasie postęp. Wykorzystali praktycznie wszystkie nasze błędy, dwie pierwsze bramki, można powiedzieć, stracone niepotrzebnie. Fajna bramka na, można powiedzieć, sekundę do końca i do szatni schodziliśmy z podniesioną głową, no ale później już tak rozwiązał się ten worek, więc pozostało nam nic innego, jak przyjąć z pokorą to ten mecz, tą porażkę. Natomiast nie oznacza to, że poddajemy się, walczymy dalej, mimo że dostaliśmy dwie czerwone kartki. Wierzymy w to, że w kolejnym meczu odbudujemy zaufanie kibiców. Jeszcze raz dziękuję nam za walkę moim zawodnikom, a gościom gratuluję zwycięstwa. Ciężko coś powiedzieć na gorąco. No, wysoko przegrywamy. Myślę, że Jagiellonia nas przeczytała, zagrała tak, jak z nami powinno się grać. Chyba na to wygląda 7-1. Może za wysoki wynik, aczkolwiek no, chyba zasłużone zwycięstwo Jagiellonii. Musimy się pozbierać jak najszybciej po tym meczu i w następnym tygodniu walczyć o 3 punkty. Byliśmy na to przygotowani. Można powiedzieć, że gramy trzeci mecz o coś w przeciągu 6 dni, więc na pewno widzieliśmy, że jakiś kryzys nas dopadnie. Wczoraj jeszcze chłopcy na treningu naprawdę wyglądali bardzo ciężko. No nie ma co ukrywać, gdzieś tam ta odległość między Białymstokiem a innymi miastami nas trochę na nas wpływa. No negatywnie, no ale niestety tego nie przeskoczymy, no ale jestem dumny z chłopaków. Pokazali kawał serducha, kawał gry, można powiedzieć, bo to nie były przypadkowe granie. No zgadza się, no gdzieś tam ta pierwsza połowa nie wyglądała tak, że gdzieś tam zdominowaliśmy mocno Wilanów, ale też nie miał Wilanów dużo sytuacji, więc myślę, że to bezapelacyjnie wygrana, co mieliśmy, to strzelaliśmy. Fajna skuteczność, w końcu zaczęło żreć, tak jak gdzieś taki, jaki mamy potencjał w ofensywie, poprawiliśmy grę w defensywie i zwycięstwo. Przychodzą, uśmiech na twarzach są, więc tylko tak dalej pracować i teraz mamy Puchar Polski i byliśmy na to przygotowani, że będziemy grali na dwóch frontach i gdzieś tam sobie zdajemy sprawę. Chłopcy naprawdę dzisiaj kawał serducha, jestem mega dumny z ich pracy przez ten tydzień, bo zrobiliśmy awans do półfinału i zdobyliśmy 6 punktów na ciężkich terenach, na wyjazdach, gdzie w tamtej rundzie z tymi drużynami traciliśmy punkty. No, cieszy na pewno dzisiaj kolejne 3 punkty na trzeci mecz w ciągu tygodnia, trzeci wyjazd. Dużo sił kosztował nas ten tydzień, ale powiedzieliśmy sobie w szatni, że ciężką pracą, determinacją wygramy dzisiaj ten mecz, bo mamy takich zawodników, którzy z przodu na pewno stworzą sobie sytuację i zakończymy to bramkami, ale najważniejsza była ta obrona, bo wiemy jak fizycznie, jak na kontry lubi grać zespół z Warszawy. Idą tak naprawdę do każdej piłki, więc my dzisiaj nie pozwoliliśmy im na zbyt wiele. I na pewno duży szacunek i ukłon w stronę całej drużyny, bo mówię, 3 mecze w ciągu tygodnia, 3 z wygrane, ciężkie, dalekie wyjazdy i no nic, teraz cieszymy się dzisiaj z tych 3 punktów, teraz mamy chwilę odpoczynku, bo w następnej kolejce mamy pauzę, więc zasłużona teraz regeneracja i przygotowania do Pucharu Polski i kolejnych, następnych kolejek.